Tak, jestem po raz kolejny w Top Model rzeczywiście. W tamtym roku miałem okazję wziąć udział. Uważam, że przez ostatnie parę miesięcy dużo poprawiłem sylwetkę, poprawiłem gdzieś tam swoją osobowość. Poznałem fajnych ludzi, którzy gdzieś tam pokierowali moją osobą. I myślę, że w tym roku sprawdzę się i będzie top 14 w domu Top Model. Stać mi na wiele. Jestem w stanie zrobić wiele rzeczy, ponieważ jestem osobą odważną, charyzmatyczną. Nie boję się przede wszystkim kontaktu z ludźmi. Także myślę, że jeśli jury da mi jakiekolwiek zadanie, myślę, że sprostam każdemu. Dosyć szalona, tak? Byłam pół roku na Majorce, także tam wiele się nauczyłam, fajnie było, nauczyłam się korzystać z życia, także myślę, że będzie super. Zaskoczę jury niejedną rzeczą, bo najtrudniejszym jury jest Marcin Tyszka, bądź Michał Woliński, tak? No ale to zobaczymy, no chciałabym ich tak, żeby to oni powiedzieli to tak, to ostatnie tak, no bo wiadomo, Joanna Krupa jest taka no milutka. Natomiast reszta jury, wolałabym tą resztę jury, żeby była na tak. Czym zamierzam zaskoczyć tym razem? No zamierzam być sobą, tak? Pokazać się z jak najlepszej strony. Być sobą po prostu. To jest show i trzeba po prostu pokazać się i zaprezentować ludziom, żeby cię pokochali, tak? Bardziej chyba sobie układałem wszystko w głowie niż tutaj fizycznie, ponieważ no jestem cały czas tak jakby w treningu, tak? Cały czas staram się trzymać formę, trenować na basenie, czy na siłowni, czy w piłkę nożną grać. Więc tutaj o zaplecze, mówię, fizyczne nie martwiłem się bardziej. Bardziej chodziło, tak jak pani powiedziała, o zaplecze psychiczne. Trochę mocniejszy charakter uważam, że muszę pokazać i po prostu bycie sobą, nie udawanie jakiegoś pozera, nie wiem, kim się nie jest tak naprawdę, tak? Bo to jest tylko, uważam, na działanie na swoją niekorzyść, tak? Bo później nie jestem prawdziwy. Którego z jurorów boisz się najbardziej, jeżeli spotkasz się z nim oko w oko? Chyba Joanny Krupy. Dlaczego? Wiem na pewno to, że bardzo chciałabym ją zobaczyć i dowiedzieć się, co sądzi w ogóle o mnie. Chodzi o to, czy się nadaje do modelingu, czy nie, ponieważ ona już bardzo długo w tym działa i ma duże doświadczenie.